Cześć. Chciałem dzisiaj skorzystać z BitLockera na jednym ze swoich pendrive'ów i zaszyfrować sobie tego pena, no ale niestety nie udało mi się tego zrobić. Już pokazuję, o co chodzi. Pendrive normalnie wykrywany jest przez Windowsa. Jest tak, jakiś tam pendrive'ik. Zobaczmy go sobie. No jest 16-gigowy, z czego 15 giga dostępne. Ale jak chciałem go sobie zaszyfrować w BitLockerem, no to niestety on tutaj nie występuje. Czyli nie mogę sobie tego wymiennego dysku danych za pomocą BitLocker to go zaszyfrować. No i tak na początku nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Zacząłem przerzucać pendrive'y i włożę teraz innego pendrive'a. Ten inny się już pojawia. Troszeczkę mniejszy pendrive od tamtego, bo tylko 4 giga. Nie, ten to w ogóle jakiś malutki. No ale jest, tak? Pokazuje się, mogę sobie go tutaj spokojnie zaszyfrować BitLocker to go. No i tak zacząłem szukać, dlaczego się ten pierwszy nie chciał zaszyfrować. I jak się zarządza dyskami, to tu jest coś takiego fajnego. Ten, który się chce zaszyfrować, jest tylko partycją podstawową. A ten, który się nie chce zaszyfrować, już pokazuję, tylko odmontuję. Wyrzućmy sobie go i włóżmy tego, który się nie chciał szyfrować. Dobra, pendrive się podłączył, ten, który się nie chciał. Nie jest widoczny ciągle w wymiennych dyskach danych, mimo że jest jako pendrive widoczny, ale podejrzyjmy go sobie w podglądzie partycji i zobaczycie, że on tutaj jest jako partycja podstawowa, ale jest aktywna. A aktywna to znaczy, że jest przeznaczona do botowania, do uruchamiania właśnie z tego pendrive'a. No i to jest główną przyczyną, dlaczego BitLocker nie chce mi tego pendrive'a zaszyfrować. Czyli tamten był tylko partycją podstawową, a ten jest partycją podstawową aktywną. Przeznaczony jest do uruchomienia z tego pendrive'a jakiegoś systemu operacyjnego. Prawdopodobnie jest to jakiś Linux. No i teraz co należałoby zrobić, żeby ten pendrive pojawił się właśnie w tych wymiennych dyskach danych i żebyśmy mogli go sobie potraktować tym BitLockerem. Co trzeba zrobić? Podstawa to usunąć cały wolumin w zarządzaniu dyskami, czyli usuwamy sobie ten wolumin. Dobra, mamy 15 giga nieprzydzielonego miejsca, no więc sobie teraz zakładamy nowy wolumin, kreator, pełny rozmiar, cała przestrzeń wykorzystana. Powiedzmy, że przypiszemy sobie dysk E, literę dysku E do tego pendrive'a. Jedziemy dalej. Tak, chcielibyśmy sformatować, niech to będzie w FAT32 i tak zaraz będę szukał. O dobra, już zróbmy TFS-a. Etykieta, dane. Wykonaj szybkie formatowanie, tak. Dobra, kończymy. Zamknijmy. Weźmy go, odmontujmy. Dobra. Wyciągnąłem, wkładam jeszcze raz. Pędek się pojawił. Jest cały czysty. Dobra, najpierw podejrzyjmy sobie, czy może z poziomu... Mam już z poziomu menu. Jest dostępny włącz funkcję BitLocker. A teraz podejrzyjmy, czy jest ten pendrive dostępny w BitLockerze, w panelu sterowania. No jest. Także zobaczcie, że jest to ten sam pen. Wejdźmy jeszcze raz w zarządzanie. Tak, jest to ta 15-gigowa partycja. Pendrive jest 16, ale on tam zmniejsza troszeczkę. No i tu możemy sobie włączyć tą funkcję BitLocker. Dobra, to tyle. Dzięki i cześć.